Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu ma nową siedzibę. Na razie jeszcze nie jest umeblowana, ale za kilkanaście dni wszystko ma już być gotowe i ratownicy będą się mogli przeprowadzić i pracować w znacznie lepszych warunkach. Paweł Jędrusik. Nowy budynek Rejonowego Pogotowia Ratunkowego ma trzy kondygnacje. Na najniższej znajduje się garaż, w którym będą stacjonować karetki. To duża zmiana w porównaniu do poprzedniej siedziby. Budynek jest stary dotychczas, tak? I jakby no, czas dotarcia chociażby do zespołów, do ambulansów jest wydłużony. To jest chyba bardzo ważne z punktu widzenia no, pacjenta, prawda? Pacjenci mają zyskać m.in. na skróceniu czasu dojazdu. Z kolei sami ratownicy zyskają miejsce dobrze dostosowane do ich potrzeb. Perspektywy ratownika. Podnosi nam się komfort pracy przede wszystkim. Nowe pomieszczenia, nowe budynki, pomieszczenia nowe jak myjnia, której do tej pory nie mieliśmy na własnej stacji. To jest bardzo duży komfort dla nas pracy. Wszystko nowe tak naprawdę. Cały budynek ma 2000 metrów kwadratowych. W środku oprócz karetek i motoambulansu są także sale konferencyjne i takie służące do nauki pierwszej pomocy. Jest też kuchnia czy pomieszczenia służące do odpoczynku. Jeden z najlepszych budynków w Polsce, jeżeli chodzi o zaprojektowanie, przygotowanie, co cieszy, no na Zagłębiu 700 tysięcy osób wymaga wsparcia i takiej, mówiąc wprost, kontroli ze strony pogotowia na wypadek tych nieprzewidzianych zdarzeń medycznych. Na razie wiele z pomieszczeń w budynku jest jeszcze pustych, ale do końca przyszłego tygodnia mają zostać umeblowane. Formalnie Rejonowe Pogotowie Ratunkowe będzie tu funkcjonować od połowy kwietnia. W tym budynku około 110-120 osób będzie pracować, czyli część administracyjna, pogotowia stacji plus oczywiście medycy zespołów ratownictwa medycznego. Tylko w zeszłym roku zrealizowaliśmy ponad 63 tysiące wyjazdów na terenie Zagłębia, także no, liczby też tutaj no, robią wrażenie. Nowa siedziba Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu kosztowała prawie 28 milionów złotych, z czego 21 milionów złotych na ten cel przekazało Województwo Śląskie.